Czy CD Projekt rozczarował inwestorów? O tym będę rozmawiał z Maciejem Kietlińskim, ekspertem XTB. Dzień dobry, panie Maćku, witam. Dzień dobry, panie Zbyszku, witam państwa. Najpopularniejsza spółka giełdowa polska miała kilka świetnych miesięcy, 12 groszy zabrakło jedynie do takiego kursu akcji, który byłby przebiciem o 100%. A co dzieje się obecnie? Obecnie mamy do czynienia z dużą przeceną na akcjach spółki CD Projekt. Przede wszystkim jest to spowodowane odpisem powyżej 40 milionów złotych, którego to spółka dokonała na projekcie Syriusz. Ja tylko przypomnę, że Syriusz to jest jedna z pięciu gier wiedźmińskich zapowiedzianych przez spółkę. I oprócz Syriusza ma być jeszcze Polaris, czyli nowa trylogia wiedźmińska, oraz Canis Majoris, czyli remake, czyli niejako odnowienie Wiedźmina jedynki. W związku z powyższym inwestorzy bardzo negatywnie podeszli do tej informacji o odpisie na Syriuszu. Zarząd powiedział, że tak mówiąc, bardziej tłumacząc to, że może coś z tego będzie, może nie będzie. Trwa teraz proces ewaluacji tego projektu, niejako od nowa podejście do właśnie do tej gry. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czyli ta zmiana kursu to jest coś o wiele poważniejszego niż tylko korekta, jak rozumiem, tak? Tak, no ma pewne podstawy, można powiedzieć, przy czym w mojej ocenie jest to jednak podejście, znaczy ta przecena, która teraz ma miejsce na akcjach CD Projektu, jest to przereagowanie, jest to niewspółmierne do, to przereagowanie czy reakcja jest niewspółmierna do fundamentów. Z tego względu, że ten projekt Syriusz jest to gra, która jest na bardzo wczesnym etapie, to po pierwsze. Czyli te koszty, które zostały poniesione, 40 milionów złotych ponad, one relatywnie nie są bardzo wysokie. Oczywiście okej, jest to jakby też po części informacja negatywna, że gdzieś tutaj jednak spółka uznała, że ten projekt Syriusz nie spełnia oczekiwań, że chcą jednak jakoś inaczej do tego projektu podejść, zgoda. Przy czym z drugiej strony pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że gra została wydana, duże koszty zostały poniesione i nagle się okazuje, że gra jest słabej jakości i się słabo sprzedaje. Tak jak to miało miejsce w przypadku Cyberpunka. No tutaj jest bardzo wczesny etap, koszty są relatywnie niskie, więc okej, krótkoterminowo jest informacja negatywna. Natomiast w dłuższej perspektywie dobrze jest, jak już wiemy po przykładzie CD Projektu oraz innych też studiów gamingowych, dobrze jest uciąć nierokujący projekt na wczesnym etapie, niż brnąć, iść w zaparte, brnąć w koszty i potem bardzo mocno się rozczarować. Do jakiego kursu akcji CD Projektu pan się spodziewa za kilka miesięcy, na przykład na zakończenie pierwszego półrocza? Wiele zależy od tego, ile dowiemy się odnośnie dodatku Widmo Wolności do Cyberpunka. Jest to główny czynnik fundamentalny i główna też wiadomość, która rozpala tutaj powiedzmy nastroje inwestorów. Przede wszystkim jest to czynnik, który bardzo mocno może wydźwignąć kurs akcji i CD Projektu, zwłaszcza po tej ostatniej korekcie, która może sprzyjać właśnie podkupowaniu akcji CD Projektu, jeżeli zakładamy dłuższy horyzont inwestycyjny. Więc krótko mówiąc, CD Projekt w tym momencie to jest widmo wolności, dodatek do Cyberpunka oraz wszelkie informacje około tego, kiedy będzie miała miejsce premiera, jak będzie wyglądała ta gra, czy dowiemy się o jakichś smaczkach, czy jakichś tzw. easter eggach, czy puszczenia oka do graczy, kiedy będzie to wszystko miało miejsce, jak będzie wyglądał marketing, więc to jest główny czynnik, który myślę, że w dłuższym terminie może bardzo mocno wpłynąć na wzrost akcji CD Projektu. A jak ma się cała branża, jeżeli chodzi o jej obecność na warszawskiej giełdzie? Cała branża gamingowa, można powiedzieć, że teraz dość słabo, słabiej niż rynek funkcjonuje. Głównie to jeżeli spojrzymy na indeks WIG gry, przy czym też trzeba pamiętać o tym, że tutaj lwią część tego indeksu właśnie zajmują akcje CD Projektu, więc to jest tutaj pod dużą presją jest właśnie ten indeks. Też trzeba pamiętać o ten Square Gamesie, które okazało się, że jednak Fishing Clash, który miał być takim triggerem wzrostowym, który miał dosypywać do wyniku poprzez swoją obecność w Chinach, jednak z Chin wychodzi, więc Fishing Clash w Chinach do wyniku słabo dosypywał, miał dosypywać, no już nie dosypie. Więc to też jest czynnik bardzo, który sprawia, że akcje tejże spółki, właśnie ten Square Gamesa, są pod presją. Huge zapowiada zwolnienia, potem jednak mówi, że jednak może jakieś będą zatrudnienia, więc też tutaj w tej spółce jest spora niepewność. Z kolei mniejsze spółki, takie chociażby Creepy Jar czy Artifex Mundi, są to spółki, które zaczynają pokazywać dość ciekawe notowania, zwłaszcza jeżeli chodzi o Artifex Mundi, który to pokazuje bardzo dobrą tendencję przychodową od początku roku, zwłaszcza jeżeli uwzględni się kwestie przychody minus koszty akwizycji, czyli koszty pozyskania nowych graczy. Więc no tutaj bardziej bym podchodził teraz do gamingu selektywnie, a nie już patrząc na całą branżę.
O tym, co się dzieje z kursem akcji CD Projekt, rozmawiałem z Maciejem Kietlińskim, ekspertem XTB. Dziękuję Panie Maćku za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję Panie Zbyszku. Dziękuję Państwu.